fajny moment na zakończenie kariery, spełnienie moich marzeń, coś o co grałem przez całe swoje życie. Nie było mi to dane wcześniej i los chciał, że w ostatnim moim sezonie. No, piękna sprawa. A gdy koledzy przegrywali 9 bramkami, wierzył pan, że obraz tego meczu może się zmienić, że można sięgnąć po zwycięstwo w Lidze Mistrzów? Oczywiście, że nie wierzyłem. Skłamałbym, gdybym powiedział, że tak. Nie, powiedziałem do kolegi, który siedział przy mnie na ławce, do Mateusza Jachlewskiego. To zamiatane. Nie, powiedziałem, że potrzebujemy cudu i Sławek musi zamknąć bramkę, to znaczy bronić wszystko. I w zasadzie od momentu, kiedy to powiedziałem, Sławek zaczął wszystko bronić. I nagle doszliśmy na 4 bramki i chyba wtedy uwierzyliśmy, że jesteśmy w stanie odwrócić losy tego spotkania. A kto w szatni płakał najbardziej? Myślę, że wszyscy. Wszyscy łzy szczęścia. Bo jest spora grupa zawodników już starszych, i którzy też pracowali tak jak ja na to przez całe życie. Także te łzy szczęścia były i no było pięknie, jest pięknie i chwilotrwaj. Który z was potrafi czasami spuścić ciśnienie z pozostałych, zażartować w szatni? Myślę, że każdy po trochu dokłada, chociaż takim szydercą, tak jak my to mówimy, jest Karol Bielecki zdecydowanie. Wszystko w Rio. Na co stać chłopaków? Stać na bardzo dużo. Ja uważam, że na medal jak najbardziej. Z tym trenerem, który jest, jest to bardzo realna szansa. Jak wygrać przegrany mecz? To naprawdę takie ciężkie pytanie. Ja myślę, że mam duże szczęście, że mam takich chłopaków, takich zawodników, którzy uwierzą zawsze w to, co robimy i zawsze walczą, no, do ostatniej chwili, do ostatniej sekundy. I to na 100% jest ich zasługa. Jak się pan uczył polskiego? No, na początku pierwsze 5-6 miesięcy codziennie po 6-7 godzin, no i to daje swoje wyniki. A które słowa sprawiają panu najwięcej trudności? Ojojo, mam dużo słów, ale nie, naprawdę. Na początku chyba było ciężko, ale teraz już nie mam takich problemów. Rio. To jest coś, na co wszyscy teraz czekamy, liczymy. Będzie powtórka z tego, co wydarzyło się w Kolonii. Możemy liczyć na medal? Jaki? Ja zawsze mówię, no naprawdę, jestem człowiekiem, który lubi od meczu do meczu myśleć. Oczywiście cele u nas będą największe. Oczywiście będziemy walczyli, żeby zdobyć to, że wszystkie marzenia, które mają moje zawodnicy, żeby spełnili się. Ale naprawdę ja myślę tylko o 6-m meczu. 6-m mecz to jest klucz do raju, klucz do półfinału. I pierwsze 5 meczów będziemy walczyć i będziemy robić jak najlepiej możemy, ale 6-m mecz to jest najważniejsze.